Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sam i Max, sezon pierwszy, odcinek czwarty, czyli Abraham Lincoln musi umrzeć. I tak, zabawna historia, bo postanowiłem sobie, odpaliłem kompa, chciałem sobie pograć w Gothica 2, ale stwierdziłem, skoro już włączyłem komputer, to nagram, czemu nie. Dobra, rozejrzymy się po środku okolicy. Pierwsza rzecz, jaka im przychodzi do głowy, to jaka się rzuca w oczy, to oderwana głowa prezydenta. Marzę, by unieść ją i w kamień zmienić potwory morskie. Chyba chodziło ci o głowę meduzy. Zgadza się, te dwie głowy zawsze mi się mylą. I on kandyduje na prezydenta, walcząc z Lincolnem. Nie no, musimy anulować te głosowanie, bo przejebiemy, kurwa. Dobra, w sumie po co ja mówię to, skoro zanim się ten odcinek pojawi, już ten, to się pewnie przedawni i zapomną ludzie, ale nieważne. Panie Lincoln, jako pański kontrkandydat, mój kolega Max chciałby zaprosić pana do merytorycznej debaty. Po której nastąpi obrzucanie się błotem. Rozumiem. To chyba nietypowe. Nagrywa. Jestem ukochanym prezydentem Amerykanów. Więc założyłem, że nie będzie kontrkandydata. Wcale, że nie! Nikt tak nie myśli! Oswobodziłem niewolników. Byłem gwiazdą popularnego sitcomu. Jestem na jednodęsówce. Byłem w telewizji. Panowie, proszę, możemy to rozstrzygnąć, jak dorośli ludzie w trakcie spokojnej i rzeczowej debaty. Dobrze. Zgodnie z duchem demokracji powiadam. Zaczynajmy. W tych pięknych okolicznościach przyrody witamy Państwa sprzed Białego Domu. Oto pierwszy z debat poprzedzających nadzwyczajne wybory prezydenckie. W narożniku republikańskim gigantyczny, ożywiony posąg Abrahama Lincolna. Partię Przypadkowa Agresja i Zniszczenie reprezentuje nadpobudliwe ruchowo, królikopodobne stworzenie zwane Maxem. W roli najzupełniej bezstronnego prowadzącego debatę wystąpi sam. No, ci są gotowi? Posłuchajmy! Jesteśmy zajebiście bezstronni. Dobra, i generalnie pierwsze co to bierzemy kwestię Maxa. Generalnie jak się pojawia ta ikonka tutaj po na lewo od widoku Maxa, to warto to wziąć i już pierwsze co widzę, to odpalę to, bo mnie to rozjebało po prostu. Te wybory przypominają mi zabawną historię. Chuck Norris i papież płyną kajakiem po Amazonce. Nagle do papieża wpływa malutka wandelia i usadawia się w jego Chuck chwyta papieża za obcęgami, puchnie jak balon. A papież na to: dzięki, ostatnio w takiej sytuacji Bush chciał sobie Chwila, chyba coś pokręciłem. Max, masz mój głos. Nie no, żartuję. Dobra, powstrzymam się od nie. Ideę globalnej wspólnoty, której Ameryka będzie tylko jednym z członków. Musimy odrzucić to, co nas dzieli i razem z innymi narodami dążyć do jednego celu. Całkowitego i ostatecznego unicestwienia bezbożnych Belgów. Wolę łączyć niż dzielić. Widzę Amerykę, która jest kierowana w jeden sposób. Żelazną ręką. Jeden królik, jedno prawo. Powiedzcie sąsiadom, że nie toleruję sprzeciwu. Vivat Max! No, myślę, że Kanada i Meksyk się już obsrały, na pewno. Witajcie, nędzni robole! Dobra, spróbujmy jeszcze parę kwestii. Dzień sądu ostatecznego! Graj na czas jest też dobrze. To wszystko, Ameryko! Trzymaj się ramy! Tak, generalnie... generalnie to nie wszystko. Bo trzeba oczywiście... No, trzeba generalnie... Oddajmy głos naszemu bezstronnemu prowadzącemu samolot. Dobra. Generalnie ta część... Zbagowały mi się kolory. No, generalnie ta część gry to polega na tym, że musimy jakoś sprawić, żeby... musimy sprawić po prostu, żeby Max wygrał te wybory, więc spróbujmy oświadczenie.
zamieni pan z nami kilka słów? Dziękuję. Ta data zostanie zapamiętana na wieki. Dziś przywrócimy Amerykę do czasów świetności. Stoję tu na schodach przed Białym Domem, nie ponad ludźmi, lecz razem z ludźmi. Tylko jeden człowiek może poprowadzić naród w tych trudnych czasach. Tym człowiekiem jestem ja, Abraham Lincoln. Teraz nadszedł czas na działanie. Dziękuję. Powiedziałem prawie to samo. Widzę, że Max cierpi na poważne urojenia, ale generalnie warto wspomnieć o tym, że głosu Abrahamowi Lincolnowi udzielił nie kto inny jak Tyrael z Diablo 2. Niestety nie pamiętam aktora głosowego, ale bardzo charakterystyczny głos. Dobra. I generalnie mamy... Postarajmy się jakieś wskazówki wyłuskać. Jak najbardziej. Właśnie. Jak planuje pan rozwiązać problem odpadów toksycznych? Jestem zaszczycony, że mogę poświęcić temu krajowi jeszcze jedno życie. Lincoln ponownie używa swego zaufanego sloganu. No nie ma wpływu. Co sądzi pan o religii? Co sądzi pan o religii i szkołach? Jestem zaszczycony, że mogę poświęcić temu krajowi jeszcze... I mówi to samo. Lincoln rzuca swój ulubiony... Jakie ma pan plany odnośnie podatków? Jestem zaszczycony. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że on cały czas patrzy na lewo. Może wypadałoby to sprawdzić. Szermując swym zaufanym sloganem, co cieszy tłum, ale nie ma wpływu na wyniki sondaży. No, a w ogóle można gdzieś podejrzeć te wyniki sondaży? Bo generalnie obecnie... Dobra, generalnie nie jestem pewien, czy... Na razie wystarczy. Może teraz się pokaże. Jestem gotów na wszystko. Dobra, no generalnie nie wiem, czy się pokaże ten sondaż, ale generalnie Max teraz pędzi na stołek prezydenta mniej więcej z taką samą skutecznością jak Janusz Korwin-Mikke. Więc trzeba coś z tym będzie zrobić. Panie Lincoln, może zechciałby się pan wypowiedzieć o znaczeniu wartości rodzinnych? Oczywiście. Silna jednostka rodzinna to skała, na której zbudowane jest nasze społeczeństwo. Dzisiaj, w czasach odpicowanych pojazdów mechanicznych i barwnych dagerotypowych fotografii, łatwo stwierdzić, że uczciwość i wierność to pojęcia przestarzałe. Ale ja jestem dumny. Jestem wierny swej wspaniałej żonie Mary Todd od ponad półtora wieku. Przez ten czas nawet nie spojrzałem na inną. No cóż. Dobra, myślę, że... Max musi udać się tam, gdzie kandydaci chodzą piechotą. Upoiłem się władzą, ale przeze mnie wciąż przepływa. Dobra, i generalnie pierwsza wskazówka tutaj jest... Plansze... To odpowiedzi do mowy Lincolna. Jestem zaszczycony, że mogę poświęcić temu krajowi jeszcze jedno życie. Dobra, generalnie pierwsza sprawa. Plusy nie dadzą plusa. I teraz zagadajmy do Lincolna. Porozmawiamy o ważnych kwestiach. Czas na rundę błyskawiczną. Panie Lincoln, wymienię kilka poważnych problemów, z którymi Bardzo proszę podsumować. Naturalnie. Dobra, to już było. I teraz musimy wziąć religię i szkołę. Co pan sądzi o religii i szkołach? Religii i szkołach. Dwa minusy nie dadzą plusa. Czy dobrze słyszeliśmy? Lincoln właśnie skrytykował religię oraz edukację. Na pewno odbije się na sondażach. No i tu jest właśnie ten sondaż. Jak widzicie, Lincoln dalej ma przewagę. Ale generalnie zanim pójdziemy, żeby się tu nie wracać, to jeszcze jedna sprawa. Będziemy potrzebowali pluskwy. Panie Lincoln, zechciałby pan powiedzieć wyborcom parę słów? Dziękuję. Ta data zostanie zapamiętana. No, widzę, że już gra nawet zrobiła to za nas. Wrócimy Amerykę do czasów świetności. Stoję tu na schodach przed Białym Domem, nie ponad ludźmi, lecz razem z ludźmi. Tylko jeden człowiek może poprowadzić naród w tych trudnych czasach. Tym człowiekiem jestem ja, Abraham Lincoln.
Teraz nadszedł czas na działanie. Dziękuję. Byle pani z warzywniaka potrafi wygłosić lepsze przemówienie. Coś nie powiedział? Witka Lincoln! Dzwonił święty Mikołaj, masz mu oddać brodę! Już ja cię porządnie przetrzebię, smarkaczu. Max, zachowaj siłę na debatę. Właśnie. I zabieramy organiczne urządzenie podsłuchowe. To nam będzie potrzebne, żeby rozwiązać zagadkę. Więc teraz pędzimy De Soto na nasze podwórko. I może w tym odcinku zajrzymy sobie do Bosco oraz Sybili. No generalnie... Przepraszam, wyłączyłem się na chwilę. Jest... A nie, dobra, są tam tylne siedzenia, to nieważne. Dobra, i chodźmy może do Sybili. Stop! Zapomniałbym jednej rzeczy wziąć, ale ze mnie pierdoła, wróćmy się tam. Gdzie teraz sam? Do Białego Domu. Ale klawo! Bo generalnie musimy wziąć jeszcze ulotkę. Ulotkę Lincolna, gdzieś jest z jego stojaka, gdzieś tam one są. Możemy jeszcze, jeśli chodzi o te plansze, wziąć tabliczkę z napisem, tam nie uprawiałem seksu z tą kobietą, ale z tego co pamiętam, to chyba nie było zbyt przydatne. Dobra, tylko... Pytanie, czy wzięliśmy tą... A, tu są ulotki. I musieli wziąć jedną. Cel ciebie, uczciwy, gorliwy, ponad wiek doświadczenia. Abraham Lincoln to świetny wybór. I to trzeba będzie wręczyć Sybili. Jest to związane z jej nowym zawodem, ale jaki to zawód, to dowiecie się później. A w zasadzie to niedługo, bo właśnie do niej zmierzamy. Z powrotem do biura. Siedzę z przodu! Generalnie wydłużyłem odcinek o minutę, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ i tak mogę wam to zagwarantować, że ten epizod jest dosyć długi. Chyba porównywalnie nawet długi co pierwszy epizod. A z tego co zapamiętałem, to ostatni epizod całego Maxa jest najdłuższy. Dobra, i pogadajmy z Sybillą, czym się teraz zajmuje. Cześć Sybillo, co nowego w świecie to jest tych losowych zmian fachu? Cześć chłopcy, ależ jestem podekscytowana. Znalazłam dla siebie idealne zajęcie. Co ty nie powiesz? Naprawdę, ja, Sybilla Pandemia, jestem teraz zawodową swatką. Sądziłem, że antyterroryści to faceci. Czułem, że za rogiem czai się żart i że zaraz tu wjedzie przy swądzie palonej gumy. Prowadzę agencję dejtowania. To po angielsku randkowanie. Skoro tak inteligentna kobieta interesu jak ja ma problem ze znalezieniem chłopaka, to pewnie i wielu innym osobom przydałaby się pomoc. Aha, podsumujmy. Nie jesteś w stanie znaleźć swojego partnera życiowego, a chcesz szukać innym. No, powodzenia życzę. Ciężko ci w zawodzie. Jest gorzej niż ci się wydaje. Większość facetów, których spotykam, to ofiary losu. Bez urazy. Jasne. Albo są zupełnymi psychopatami. Bez urazy. Jasne. To właśnie na takich musisz uważać. Chyba Max nie załapał aluzji. Jakiego? No właśnie. Starszego. Faceci z odrobiną historii są tacy podniecający. A, i wysokiego. I wytwornego. I powinien być doświadczony. Ha, dobrze, wystarczy. Tak, umówię się z tobą, Sybillo. Sądziłem, że mnie ma na myśli. Chcesz mój numer? Albo dać mi numer? Nie? Dobra, trudno. O, może to będzie beka. Dla mnie i Maxa? Serio? To znaczy, pewnie. Czemu nie? Zdarzały się dziwniejsze rzeczy. Chyba. Musiały. Gdzieś. Postanowiłem, że nie wezmę tego do siebie. Co musimy zrobić? To proste. Wypełnij tylko ankietę. Dobra, złóżmy ankietę. Jakie rzeczy są na tej ankiecie? Typowe. Wymień swoje zalety i powiedz, jakiej osoby szukasz. Haki zamiast dłoni! Haki! Kiedy skończycie, wrzucę ankiety do komputera, który przeanalizuje wasze matryce osobowości pod kątem 15 kluczowych punktów zgodności.
Nie mam matrycy osobowości, tylko wektor. Kiedy już kogoś znajdziemy, będziecie mogli zadzwonić i się konkretnie umówić. Chłopcy, pomogę wam. Powiedzcie mi, jakie są wasze atuty i czego szukacie u swojej wybranki. Generalnie wtrącę się, że ten żart Maxa miał chyba większy sens w angielskiej wersji językowej, ponieważ po angielsku matryca może być przetłumaczone, może tam nie padło matryca, tylko Matrix. A Matrix, oprócz tego, że to jest kultowy film, znany chyba każdemu, to po angielsku znaczy macierz. A macierz w matematyce to jest coś, to jest jakby taki pojemnik na liczby, do których się odnosimy za pomocą dwóch wymiarów. W wektorze odnosimy się do liczby za pomocą jednego wymiaru, więc... tłumaczę jakiś ten żart. Dobra. Spróbuję. Być owiana aurą tajemniczości. Wspominać mimochodem o pobycie w mamrze, ale przyparta do muru milczeć. Okej. Okay. Kochać zwierzęta. Byłoby to trudne. Na przykład nieuchwytną modliszkę, której śmiertelne, ale zniewalające rytuały godowe naśladuje. Max, ty naprawdę potrafisz zepsuć. O, jeszcze cyberimplanty. Na przykład łokieć, przez który będzie się łączyć z internetem. No to byłby fajny feature. A, wysoka, czemu nie? Przynajmniej 12 stóp, albo 4 metry, jeśli będzie z Europy. Powinna lubić świeże powietrze. A weźmy wszystko, czemu nie? Często kupimy klucze do piwa. No. Jestem bardzo uduchowiony. Uczeń przedwiecznych odprawia zapomniane magiczne rytuały, aby przywrócić ich rządy na ziemi. Powstań, Sigwarcie! Powstań, Abjaksolamie! Przepraszam. No i spróbuj jeszcze to. Wieczne ucieczki przed porządkowymi. Potrafię docenić wewnętrzne piękno. Mam nawet własną aparaturę USG. Dobra, tylko tyle. No i wszystkie opcje wykorzystaliśmy. Teraz tylko wrzucę wasze ankiety do komputera. I proszę, Max, idealną partię dla ciebie stanowi... Cybernetyczne laserowe oczy? Och, proszę, proszę, proszę. Ciekawe. Idealną partię dla ciebie stanowi Sam. A to zwrot akcji. A mimo to nie do końca zaskakujące. Sam, twoją bratnią duszą jest... Tam dadam! Max! Oto kolejna rysa na pojęciu sprawiedliwego i uczciwego. Hej, Sam! Proponuję nigdy już o tym nie rozmawiać. W pełni się zgadzam. Ciekawe czemu. No ale coś czuję, że Sybilia ten w chuja nas zrobiła. A spytajmy jeszcze co nowego. Nowego? Już nic. Znasz lepsze zajęcie niż pomaganie ludziom w znalezieniu idealnego partnera? Bóg wulkanu. Słuszna uwaga. Mimo to zostanę przy akcji. Dobra. A ile parę ze sobą skojarzyłaś? Udało ci się doprowadzić do romantycznej szczęśliwości? Jak dotąd? Zero. Zero to najbardziej samotna z cyfr. Ale mam przeczucie, że sytuacja polepszy się po wakacjach. Przez ten cały stres ludzie przechodzą ciężkie rozstania, a potem szukają nowych związków, żeby się pocieszyć. Czyli mamy na co czekać. Dobra. Do zobaczenia, Sybillo. Już się pytał jak praca, bo... I trzeba jej dać ulotkę, ponieważ to przy... To? Nowa ankieta? Tak, to w imieniu naszego znajomego. Spójrzmy, to chyba nie ten Abraham Lincoln. Jest wysoki, wytworny, uwielbia teatr. Ideał. Ten gość nie ma nawet ułamka mojej uroczej, puchatej chodliwości. Myślisz, że twój komputer znajdzie dla niego partnerkę? Komputer? Jeszcze czego? Ten facet jest idealny dla mnie. Ale nie zostawił numeru telefonu. Jak go spotkacie, dajcie mu mój numer. Bardzo chcę go poznać. No to trochę będzie trudne, ale właśnie po to nam była pluskwa, żeby się skutecznie pod niego podszyć. Ponieważ pluskwa działa w taki sposób, że oprócz tego, że powtarza słowa jeszcze, moduluje głos idealnie. Dobra. I generalnie do tej pory nie zwiedziliśmy tej części naszej dzielnicy, więc jako, że tu i tak musimy udać się to zwiedźmy tutaj. Była wypożyczalnia narzędzi u Lewusa wciąż pusta.
Pamiętasz, jak w czapeczce baseballowej przez kilka godzin grałem z Lewusem w Wormsy? Jeśli chodzi ci o ten dzień, gdy w masce hotelowej ganiałeś za Lewusem z piłą łańcuchową po ulicy, to pamiętam. Tak. Podobne wspomnienia. Generalnie w poprzednich epizodach on tam opowiadał, że kiedyś tutaj była wypożyczalnia narzędzi u Lewusa, a Max powiedział, szkoda, że się wyniósł, bo dawno, bo lubiłem starego Lewusa. Ty nie cierpiałeś Lewusa tam. No dobra, nieważne. No i generalnie tu są plakaty w każdym epizodzie, ale tym razem potrzebujemy ten plakat. Wszystko co macie. To nowe wojskowe hasło rekrutacyjne. Dużo lepsze niż poprzednie. No co, tchórzysz? Pobiegniesz z płaczem do mamusi? Wygląda na to, że dobry klej nie został przewidziany w budżecie wojska. Tak, i ten plakat sobie weźmiemy. Będzie nam potrzebny, żeby obniżyć sondaże Lincolnowi, bo wiadomo, wiecie jak to jest w polityce. Jeżeli nie jesteście w stanie polepszyć waszej osoby w oczach wyborców, no, po prostu pogorszcie te zdanie w oczach, pogorszcie wizerunek przeciwnika, o. No i pogadajmy z Mleczem Szczęściakiem. Popatrz, to nasz ulubiony zwariowany kultysta Mlecz Szczęściak. Witam, jestem Mlecz Szczęściak. Chcę coś kupić, weź moją kartę kredytową, zapisz mojego maila w książce adresowej, mam kogoś zwerbować? Max, syndrom sztokholmski powinien się ujawnić dopiero po kilku dniach. Kto ma tyle czasu? Właśnie, co tu robisz? Co taka gwiazda jak Mlecz Szczęściak robi na naszej ulicy? Głoszę dobrą nowinę o pryzmatologii! Nauka i magia, odblokowanie harmonii kolorów prowadzące do radykalnych zmian na lepsze w życiu z samym sobą i z innymi. Teraz przełożony na 15 tysięcy języków, łącznie z Esperanto! Hurra! Hurra! Nie. Esperanto, czyli sztucznie stworzony język, który miał być takim międzynarodowym językiem, ale coś nie wyszło. Bo ci leniwi Anglicy nie chcieli się uczyć, kurde, innego języka niż swój własny. No ale cóż. Czy książka dobrze się sprzedaje? Sprzedaje? Wyobraźnia jest bezcenna. Nie można sprzedać cudownego marzenia ani śmiechu dziecka. On ma rację. Próbowałem. Czy ty przypadkiem nie jesteś scjentologiem? Możesz powtórzyć, o czym jest twoja książka? Wymiotiks? Wademekum wielobarwnej radości? To książka o wszystkim i zupełnie o niczym. Au! To jak większość ustaw w Polsce. No ale cóż. Dobra, darmowa dostawa do domu, to jest nam potrzebne, więc weźmy. Ej, to tablica darmowa dostawa do domu. Ta tablica nie jest za darmo, ale moja książka jest. Dobra, oczywiście trzeba się Mlecza pozbyć, jest to dosyć proste. Wystarczy poprosić o magiczną sztuczkę. Pokaż nam jakąś magiczną sztuczkę. Magia przychodzi łatwo, gdy kolory twojej duszy są... Tak, mniej gadania, więcej magii. Dobrze, to może zniknę? No, widzę, że czytać w myślach ciągle potrafię. Zgadza się! A teraz spójrzcie na mnie, znikam. Nie będziecie mogli na mnie spojrzeć, bo mnie nie będzie. O! No i poszedł sobie i teraz może wziąć tą tablicę. Darmowa dostawa do domu. No i wrócił. Dziękujemy za twój wkład w epizod. Prezydent mianuje plastikową figurkę sekretarzem obrony. To trochę odjechane. Dobrze, chociaż że to figurka Ximena. O, teraz kapuje. Niemafijne kasyno zniszczone przez tajemniczą eksplozję. Tajemniczą? Podałem dziennikarzom imię, nawet do zdjęć pozowałem. Czasem radość z wybuchu jest nagrodą samą w sobie. A i generalnie zapomniałem, wiem co, o czym zapomniałem, nie pokazałem co doszło nam do szafy z pamiątkami, no ale to później, bo zaraz wracamy do biura. Z niejadalnego plastiku. Wykiwaj znajomych, rozdrażnij dziadków. Dobra, chodźmy do Bosko, bo jeszcze z nim nie gadaliśmy. Dowiedzieć się chociażby co u niego. Co słychać, Bosko? A, witam towarzyszy psa i królika. O nie. W tym miesiącu nie poznaję akcentu. Któryś ze Stanów Środkowoatlantyckich? Dolina San Fernando? Wyczuwam raczej bałtycką aurę. Delikatne czeskie naleciałości.
Ha, ha, ha! Śmieszny żart, towarzyszu. Jestem Władimir Ilewicz Boskorowski, rosyjski właściciel boskiego magazynu robotniczego. A nie przypadkiem sowiecki? Nie, ale rozpoczynam wszystko od nowa w mej ukochanej Ameryce, więc nie ma po co celować we mnie z najnowocześniejszych racji. Właśnie. Skąd to zainteresowanie blokiem radzieckim? To zupełnie naturalne, towarzysze. Współpracuję z waszym amerykańskim rządem w duchu glasności. Oni wiedzą. Oni wiedzą. Kto wie co? Federalni, człowieku. Wuj sam. Rząd cały czas nas obserwuje. To dlatego ciągle czuję na sobie czyjeś władcze spojrzenie obserwujące mnie i oceniające każdy mój ruch. To jestem ja. Dlaczego rząd się obserwuje? Dlaczego rząd się spieguje? Nie wiem. Może dlatego, że za dużo wiem. Max, ustąp temu biedakowi. Ale rozpoczynam wszystko od nowa w mojej ukochanej Ameryce, więc po co we mnie celować? Dobra, dobra. Pewnie masz jakiś absurdalnie skomplikowany wichajster, który cię obroni przed federalnymi. Nadzieja tkwi w ludzie. Robotnicy obalą faszystowski reżim. A co z nami, obibokami? Wszyscy się przydadzą. W dniu zwycięstwa robotnicy zjednoczą się. By zlikwidować skorumpowaną administrację! Będą nas dziesiątki milionów! To niezłe pierepałki. Żadne pierepałki! To prawda. Poza tym pracuję nad solidarną tarczą antyrakietową. Aha. Mam nadzieję, że za to nie dostanę bana na polskim YouTubie. Znając naszą rządzącą partię, no to możemy się wszystkiego spodziewać. Co to za zapach? Czuję w powietrzu sfermentowaną nienawiść. Zupełnie jak przepocone suspensorium z nutką gotowanej kapusty i odrobiną siarki. Cicho, chłopaki! Odstraszacie pozostałych klientów. Akcent ci zniknął. Dobra, mniejsza o to. Chcemy coś, kupić. To źle, ale konieczne prywatne przedsięwzięcie. Dobra, ty komuchu jeden. No i oczywiście znowu się lista rzeczy do kupienia zresetowała, więc... Ziemniaczane podobizny świętych katolickich? Nie. Czy masz może pamiątkowe kule śnieżne z tajemniczego wiru? Nie. Czy masz może płatki śniadaniowe wiatry Homara? Nie. Masz może kieszonkowy słownik rymów w języku Filipino? Nie. Masz może frankfurterki? Da. W tym tygodniu była dostawa. Już szukam. Ale klawo! Chwila! Pytałeś o frankfurterki? Usłyszałem koce Indian Navajo. Nie, frankfurterki się skończyły. A to lipa. Dobra, to teraz ja spróbuję. Czy masz może instruktaż szkoleniowy do strzelania w wykonaniu Teda Nagenta? Nie. Dobra. Znowu rozczarowanie. Co masz? Towarzysze, to najcudowniejszy wynalazek, przydatny do, jak się mówi, indagacji. Indagacji. To serum prawdy. Ułatwia nawet najtrudniejsze. Jak się mówi? A, przesłuchanie. Przesłuchanie. Serum prawdy to kolejny z twoich niedorobionych kosztownych gadżetów? Czy tym razem naprawdę działa? I to sprawi, że każdy pozbędzie się zahamowań i powie, jak się mówi, całą prawdę. Twój akcent jest do bani. Hej, to już działa. Aha, no dobra, brzmi to jak opis wódki albo innego mocnego alkoholu, no ale spróbujmy. Prosimy o to serum, towarzyszy Boskowicz. Dobrze, kosztuje 867,5309 rubli. A prawdziwych pieniędzy? 100 milionów dolarów. Aha. Powinieneś chyba otworzyć kantor. Upadek muru berlińskiego umocnił naszą gospodarkę. No cóż. Czy to nie trochę drogo, jak za serum prawdy? To okazja. Jeszcze nie spróbowałem, a już działa. Sam dziś rano użyłem twojej szczoteczki do zębów. Efekt gwarantowany. Wyczyściłem nią uszy. Cóż za niesamowita swoboda. Muszę mieć pieniądze na dokończenie satelitarnej tarczy antyrakietowej. Musiałem wyczyścić uszy, bo wcześniej grzebałem w... Dobra, już nic nie mów. Dobra, zamknij już mordę z łaski swojej. Dobra. Do zobaczenia, Bosko. Towarzyszy, ja nie Bosko. Ja lojalny rabu zagrożenia. Dobra, wystarczy już tego, bo zbliżamy się do magicznej granicy 30 minut. Promocja, kupujesz jeden, dostajesz jeden. Spoko, promocja. Dobra, i teraz może rozwiążmy chociaż jedną zagadkę.
zagadkę, no żeby obniżyć sondaż, a przy okazji pokażę, co dzisiaj chowa się w szafie, bo doszła nowa rzecz. I ja przypomniałem sobie, że jej chyba nie pokazywałem nawet. A ta rzecz tym razem jest dosyć zabawna. Więc przechodzimy do szafy. I proszę bardzo, kto... Nasz ulubiony oszust karciany Leonard de Volay. Co słychać, Leonardzie? Dobrze, już dobrze. Dobra. Mniejsza o to. No i ten. I teraz musimy użyć pluskwy na telefonie. Sam do kogo dzwonisz? Do Sybilii. Do Sybilii. Halo, Abraham? Czy to ty? No i oczywiście, gdybyśmy po prostu wzięli słuchawkę i zadzwonili do Sybilii, to ona powiedziałaby, żebyśmy nie zajmowali linii, bo czeka na ten telefon. A... Dobra, tym człowiekiem jestem. Tym człowiekiem jestem ja, Abraham Lincoln. O, panie prezydencie, to dla mnie zaszczyt, że mogę z panem rozmawiać. Widziałam pana ankietę i tak sobie pomyślałam, może chciałby się pan gdzieś wybrać. No i co by tu teraz... No i chyba to pasuje. Zostanie zapamiętana na wieki. O, ależ pana bałamutnik. Dobrze, panie Abrahamie. Gdzie się spotkamy? No i teraz stoję tu na schodach. Stoję tu na schodach przed Białym Domem. W Białym Domu? Rozumiem. O której godzinie? No i teraz nadszedł czas na działanie. Teraz nadszedł czas na działanie. Już ja cię porządnie przetrzepię, smarkaczu. Co? Nie zrozumiałam końcówki. Pożrę twe wnętrzności i pochłonę duszę. Co? Abraham? Co się dzieje? Do usłyszenia. Muszę lecieć. No cóż. Miejmy nadzieję, że to nie spartoliło planu. No i jak tylko to zrobimy, to od razu staniemy chyba przeniesieni tutaj. Wartości rodzinne to fundament tego państwa. Nasza wierność, uczciwość i lojalność to największe skarby Amerykanów. Kandydacie Max, jakaś riposta? Halo, panie Lincoln! Chyba ktoś ze zgromadzonych widzów chce zadać pytanie i raczej nie jest to żona kandydata Lincolna. Cześć Sam, cześć Max! Witaj, przypadkowa nierządnico! Abraham, już jestem! Gotów na naszą randkę? Co? Ja? Nigdy w życiu nie widziałem tej kobiety. A przez telefon wydawałeś się tak przejęty spotkaniem. Uwierz mi, Ameryko, nie umówiłem się na schadzkę z tą kobietą. Aha, można się z nią zabawić, ale pójść na randkę już nie. O, to było w punkt. Nie wierzę, że mi pan to zrobił. No i to się raczej odbije w sondażach. No i jak widzicie, o 10% poparcie spadło. No cóż. Dobra, to teraz wykończmy go, myślę. Bierzemy to. Oddajcie wszystko, co macie. I to, jak zapewne się domyślacie, to jest do podatków, a to jest do tych opadów. No i zagadajmy do Lincolna. No właśnie. Planuje pan rozwiązać problem odpadów toksycznych? Darmowa dostawa do domu. O, propozycja Proste. Kandydata Lincolna może i skuteczna, lecz bardzo kontrowersyjna i zupełnie nie podobała się tłumowi. Spójrzmy, co na to sondaże. No i tylko 1% przewagi ma Lincoln. Aż dziwne, że ktoś w ogóle chciał jeszcze na niego głosować po tym tekście. Wszystko, co macie. I to jest do podatków. I jak to zrobimy, to już wykończymy Lincolna. Jakie ma pan plany odnośnie podatków? Oddajcie wszystko, co macie. Kandydat Lincoln Proste. Zaproponował skandaliczne rozwiązania ekonomiczne, które nawet demokraci nazywają nieco przesadzonymi. To musiało się odbić na sondażach. Nasz polski rząd by powiedział, że to trochę przesadzone. Właśnie otrzymaliśmy wyniki nadzwyczajnych wyborów. I wygląda na to, że prezydentem Stanów Zjednoczonych została była gwiazda sitcomu Max.
W odruchu rozpaczy i bezprecedensowej obupartyjnej solidarności złożono wniosek o ponowne przeliczenie głosów. Na trawniku przed Białym Domem usłyszymy przemówienie kandydata Lincolna. Chyba was poje... Wy idioci! Przyjął tę nowinę lepiej niż się spodziewałem. Ona demokracja. Ze wszystkich zrobię hipnotycznych niewolników. Max, ten robo Lincoln zniewoli całe wschodnie wybrzeże, jeśli mu w tym nie przeszkodzimy. Kogo to obchodzi? Jestem prezydentem Stanów. Zbombardujmy kogoś. Max, nie kogoś. Abraham L. musi umrzeć. Tak. Tak. No cóż. Powiem tak, te przemówienie to i tak było lepsze od tego, że trzeba anulować, bo przegramy. Trzeba anulować głosowanie, bo przegramy. No ale nieważne. No to Abrahama Lincolna postrzymamy w następnym odcinku Sama i Maxa, a póki co mówił Marszan i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.